Szanowni Państwo, szanowni goście, chciałabym w imieniu zespołu śpiewaczego Kargowiacy, jak naszego pana Andrzeja tutaj, serdecznie podziękować za zaproszenie, za to, że tu jesteśmy i możemy tutaj być. Szanowni Państwo, jest to 20. festiwal, jakby nie patrzeć, jubileusz, prawda? Pozwólcie, że na ręce Litki złożę ten wspaniały bukiet kwiatów i niech dalej prowadzi jeszcze 20 lat tak wspaniały festiwal. Bardzo dziękuję, ale nie wiem, czy byście wytrzymali, żebym ja tu jeszcze 20 lat gadała. Wielkie, wielkie dzięki. Redaktor, gdzie jest? Dyrektor. Panie dyrektorze, gdzie pan jest? Pan dyrektor na pewno gdzieś jest. Pan Kazimierz jest. Proszę na scenę, panie Kazimierzu Miller. Proszę się stawić w 9 sekund.
Muzyczka niech leci, sprawdzimy wydolność oddechową pana Kazimierza. I raz, i dwa, i bicie raz. Dyrektor nie przebiegł w 9 sekund, ale chałupca wywinął. Mało scena się nie zarywała. No i całujcie się. Teraz to nie nowość. O, dyrekcja wyjdzie w czapce. O, i zobaczcie, region kozła. Dyrektor każe się chwalić za tego chałupca. Chyba do diabaza się zapisze. Wielkie dzięki dla zespołu Kargowiacy. No, zespół Kargowiacy to wielka kultura. Tak bym to nazwał. Pochodzą z regionu Kozła. Ziemia lubuska, mówili wielcy etnografowie, państwo sobiescy, już nieżyjący. Ale jest to jedyny przypadek na świecie, gdzie instrument pod nazwą kozioł weselny i ślubny, bo są dwie odmiany, biały i czarny, tak? Był powodem tego, że 7 gmin w okolicy Zbąszynia, między innymi Kargowa, zjednoczyły się pod nazwą Region Kozła. Ale ich działania nie dotyczą tylko sfer kultury. To jest jedyny przypadek na świecie, że instrument spowodował to, że tam dyrekcja regionu Kozła podejmuje decyzje nie tylko kulturalne, ale gospodarcze i społeczne. Brawo tym delegatom z regionu Kozła. Dziękujemy za te miłe pamiątki od was. Dziękujemy niezmiennie. Dziękuję wam dziewczyny, dziękuję Andrzejku. Do miłego zobaczenia za rok. A Kantores już staje i śpiewa wam.